Cześć, witam serdecznie. Wznawiamy nasz materiał z Metro Exodus, Some Story. Tutaj nie zwróciłem uwagi, ale jest do zdobycia dziennik kolejny, kolejna notatka. Liścik od szefa. Daję wam, idioci, ostatnią szansę na odkupienie winy. Musicie usmażyć robale, które wpierdoliły dostawę. Weźcie tankowiec, jeśli trzeba, oblejcie wszystko benzyną i wtedy ją podpalcie. Mam nadzieję, że nawet takie imbecyle jak wy potrafią wykonać dwa punkty planu bez pomieszania kolejności. Nie ważcie się wracać, dopóki nie pozbędziecie się tych śmierdzieli. My to już zrobiliśmy w poprzednim odcinku, więc nasza droga się nam tutaj otwarła, że tak powiem. No i możemy płynąć dalej. Muszę tylko pokażę wam na mapie, w którym miejscu jesteśmy. No, włączymy sobie lampy. Nie wiem, czy jak podpłyniemy. A dobra, nie będę sprawdzał. Ja myślałem, żeby jeszcze to pozbierać, ale... Te lampy tutaj bardziej utrudniają niż pomagają. Czekajcie, naszym celem jest... Aha, zwróćcie uwagę, że tu mamy dwa budynki jeszcze do zaliczenia. Postaram się wam je pokazać. A, tylko tak pytanie, jak tu wysiąść? Okej, dobra, mamy tutaj jakąś promenadę. Taki wędkarz, cholera, tu jest. Nie mówcie, że tutaj cały czas musimy mieć maskę założoną. Tak. Musi być maska założona. No nic, dobra. Czekajcie, bo to co kuzio mieli być wędkarze, a nie bandyci. Cholera jasna, kuźwa. Ej, no kurde. Nie wiedziałem, że tak się to skończy. Czekajcie, czy ja tu mogę maskę ściągnąć? Dobra, chyba mogę. Okej. Wow. Dobra, spokojnie. Jakaś plantacja tutaj, kuźwa, jest. Cholera wie czego. Udało nam się wszystkie ulepszenia zdobyć do Ogiera i Samiego. Więc spoko. Tylko pytanie, czekajcie, czy ja tutaj mogę... Do tego budynku chyba się, kurde, nie da wejść. Tak mi się coś wydaje. Tutaj można było też ich załatwić, no nic, nieważne. Czyli co, de facto nie da się tam ten? Czekajcie, tu coś jest jeszcze, dobra. Jest kolejny dziennik. Dziennik Kitty, czyli te skurwiele w końcu pozbyły się sierożki. Kiedy Nohal zrobił awanturę i oskarżył go o kradzież skrzyni z amunicją, szef sprawił wrażenie, jakby się spodziewał tej wiadomości. Bez chwili zastanowienia wygnał sierożkę na bagno, a niedługo potem znalazł pod pryczą Nohala rzeczną skrzynię. Nawet się nie postarali, by to zataić. Sieroża miał rację, trzeba było ruszyć w drogę już latem. W każdym razie Nohal już leżał w piachu. Twardy był z niego skurwiel, więc łatwo nie było
Zdołał mnie nawet dziobnąć swoim kozikiem, niezbyt głęboko, ale i tak muszę się połatać. Odpocznę tu chwilę i ruszę na bagno do kryjówki Sierożki. Wiele razy ratował mnie z tarapatu, więc teraz pora się odwdzięczyć. Jeśli nie, Boże, nas pierdolony serap powinno się udać, a niech nas dopadnie. Wolę to, niż spędzić kolejny dzień z tymi zdradzieckimi kurwami. A, o, proszę, tutaj mamy kolejną melodyjkę. Dobra, spoko. I'll make good use of this. Jeszcze brakuje nam chyba jedna. Zresztą zaraz sobie to sprawdzimy. Tak, mamy 8 melodii zebranych. Dzienniki jeszcze nam zostały trochę. 3 tutaj mamy. Jeszcze 3 do zabrania są, ok. Czyli de facto tutaj chyba nic więcej nie ma. Problem jest tego typu, że... nie wiem, ile nam, nie wiem, ile mamy powietrza. Jak długo starczą nam filtry. Dobra, tutaj tyle. Dobra, wsiadamy i jeszcze pójdziemy tutaj, popłyniemy do tego drugiego budynku. Poczekajcie, że my czasem... Och, to muszę na koło popłynąć. Czekajcie, bo tutaj nie ma tego, cholera. Kładki, żeby wysiąść. Oho, ho, niedobrze. A tutaj? A tutaj jest coś, dobra. Gdzie ja, kurde, jestem? Jakiś pytajniczek jest. On their way back, we managed to sneak up on them. They had already set up a camp when we arrived, but some shrimps nearby started a racket and broke our cover. Them fuckers opened fire, killed two of my boys dead. Then we dropped one of them. I remember you wanted them unharmed, but you shouldn't have told us they were complete pushovers. That shit got my guys killed. The rest of them are on the run, but we'll catch them soon enough. We're traveling light. I'll make another recording when we're done. Chyba skoczyły mi się filtry, ja cię pierdzielę. Kurde, bela, le balans. Ale czat. I trzeba się kurwać. Czekaj, ja ule kuźwa jestem. Naszym zadaniem w ogóle generalnie jest co? Znajdź kombinezony ochronne. Kapitan wie, gdzie są ładunki paliwa i jest nawet skory pomóc mi je zdobyć, ale najpierw muszę znaleźć dla nas ubranie ochronne. Czyżbym ja musiał, kuźwa, poczekać, jak tu przypłynąłem. Ajajajajajajajaj. Ed, I found your comrades' tracks in the swamp. They were attacked by bandits connected to Klim. I see. Please try to find out more. Jakie poszukiwania? Co my tu mamy zrobić? I'll try to, Ed. Sam out. Kurwa, nie wiedziałem, że tutaj musimy jeszcze kogoś odszukać. A ścieżka tu, cholera, jest. Holy crap, to jeszcze ten robal tutaj... śmiga sobie. Ej, co to kuźwa ma być? Ej, ja później kuźwa sobie nie wrócę już. O matko, gdzie ja kuźwa wlazłem? A nie, cofnąłem się tutaj z powrotem.
friends. I should look for his XO. O nie, przepraszam, to ja tutaj nie byłem. Oh shit. No ładnie, żebym się kuźwa wpakował. Granatka dostała. Tu jest jakieś ciało, ale nie mogę przeszukać. W ogóle kuźwa, gdzie ja jestem? A, idę do tego budynku, dobra. Could be of use. Filtr. Filtr, 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 filtr. A, proszę. Jakieś przejście, kuźwa, tu jest. O, shit. Wracamy do akcji. Czekajcie, tutaj jest wejście na górę. Oj, tam jest sioga, kurde. Wouldn't mind a ladder here. Kurde. Ja ci. There's that ladder. A mi się paluchy spociły tutaj, kuźwa, ta postać mi cało, mało co nie spadła. A wiecie co, nie zapisałem sobie gry. Edward, I lost everyone. The fuel rods were right where you said they'd be, but the bandits ambushed us in the swamp. Don't think they know about the bunker. Wanted to take us alive. We didn't let them. Palodia died right there. Alex and I fell back through the flotsam islands. We were both hit. Alex fell back. Then I heard the explosion. I managed to lead the last of them into a mutant lair and keep them pinned down there. I had a clear shot. I think the mutants got the ones I didn't. We did all we could. Now it's your turn. So long and good luck, Captain. I'm very sorry, Ed. Your comrades are dead. I found the XO's audio log. The fuel rods are where you thought they'd be. They died in the line of duty. Rest in peace, brothers. Thank you, Sam. Proceed according to initial plan. I'm ready to move out. Roger that, Ed. Proceeding as planned. Ciekawe, czy tu jeszcze coś możemy zebrać, ale nie, widzę, że tu nic nie ma. Dobra, opuszczamy to miejsce. Zaraz zobaczymy, gdzie zjedziemy na tej Tyrolce. Kurwa, na sam... Oh, shit. Psst. Dobra, chyba tu tylko nasze łódeczki. Dobra, okej. Okay. Spoko. Wiecie co, ja sobie zrobię jeszcze kilka tych filtrów, bo jak będziemy płynąć. Kurde pieczony, patrzcie tu, nie mam surowców. Ja pierdzielę. Dobra, wziął stąd szybko. O kurde pieczone. Dobra, szybko. Pijemy po ten kombinezon, tak, ochronny. Rozumiem, że tutaj możemy gdzieś się zatrzymać. Ale będę szukać jakiegoś molo. Żeby móc wyskoczyć.
O, tu coś jest chyba, dobra. Okej, okay, jest. Zimę uratowali. Chyba. Ups, dobra. Moi drodzy, tutaj jest jeszcze kryjóweczka, zdaje się. A ja tu chyba mogę już maskę wyciągnąć. Dobra, na szczęście. Czekajcie, zobaczmy tutaj, co jest. Ale chyba nic, dobra. Tutaj chyba nie ma nic. Co my tu mamy? O, mamy ostatnią melodyjkę. Meloman. Dobra, mamy wszystkie melodie. To po pierwsze, po drugie muszę sobie paliwo tutaj znaleźć. Okej, okay, coś tutaj jest. Coś tutaj jest. Teraz tak, tu sobie wlejemy paliwko. Uruchomimy silnik. Teraz nam się tu podniesie to. Teraz wam pokażę, o co tu mi chodzi. I tutaj, moi drodzy, mamy skrytkę. Chyba ostatnią, zdaje się. Jak nam wpadnie achievement, to ostatnie. Jeśli nie, no to coś przeoczyłem, albo jeszcze coś przed nami jest. Okej, okay, wpadło nam osiągnięcie Wielka Sowa, czyli znalazłem wszystkie skrytki łowców. Okej, okay, to się wszystko przyda oczywiście. Oj, dla to wziąłem lampkę, ale czad. Wydaje, że wszystko, ale jeszcze czasami coś nasza postać znajduje. Kika coś to, więc chyba coś tu jest jeszcze. A spróbujmy teraz tędy wyjść. A da się. O kurwa, gdzie ja jestem? A tutaj, dobra. Priodica. Priodica. Oh shit. Wat etak stati. Super. O, warsztat. Dobra, stworzymy trochę apteczek. Stworzymy trochę filtrów, chociaż tego... A, nie mam już surowców. Musimy sobie to wyczyścić. A, nawet nie mam czym czyścić, widzicie. Ale chillowo. To sobie naprawimy, bo się da. Uleczony noktowizor to nie, to zostaje. No nie mam czym naprawić broni, wyczyścić raczej. Apteczki też nie stworzymy. Skończyły nam się zapasy. O, czekajcie, tutaj mamy coś. Dobra. Super. Dobra, udało nam się znaleźć wszystkie kryjówki, udało nam się znaleźć wszystkie melodie. Dzienniki chyba nie są wliczane do osiągnięcia, więc nie musimy już tego szukać w zasadzie, no ale... Dobra, zostawmy sobie ten 20 sztuk. Dobra, naszym zadaniem jest zdobycie tego kombinezonu, tak? Kurwa, to jakiś budynek jest ogromny. To ja sobie zapiszę grę w ogóle. To chyba jest głos tego demona. Lubię zwiedzać, lubię eksplorować, więc sobie pochodzimy trochę, co? Jak gra to pozwala, to czemu nie?
Aha, tutaj mamy chyba te... To jest mina tutaj? Się kuźwa zastanawiam, gdzie to kuźwa... A, to chyba dobrze idziemy. Jakoś mnie zranił. Czekajcie, czego tu nie mogę wyjść? Wiecie co, może nie. Tam są bandyci, cholera, w środku. Nie będę strzelał, bo obudzę tych bandytów. O cholera jasna. Już mnie zobaczył. Ja pierdolę, no to tu jest kurwa jakaś paranoja. Trzeba było cholera kurwa z tego. Tej broni strzelać. Ale zobaczyli mnie, no to tak czy siak, to dupa. No, takich psów powinno być więcej. Zawsze to jakieś urozmaicenie, nie? No, podobne lokacje były w starszych Metro. Tam też żeśmy chodzili takimi kanałami. Kapitalny dodatek, naprawdę. Kurde, Bela. Holy crap, ale bym kuźwa teraz pieprzył to. Ile tych skurwiel tutaj jest? Ja cię pierdził, ale ledwo co? Klatki mi spadły. Jeszcze ktoś żyje, bo tutaj gadają, a tam jest jeszcze jakiś dziedziniec jest. Ja się zastanawiam, czy w ogóle coś tutaj znajdziemy w środku. Poza notatkami. Jeden kombinezonem, którego szukam.
można niszczyć ogurasy. O, to zamknięte jest. Dobra, czekajcie, bo tu chyba nic nie ma. Cholera, pies. Wow, kurwa, dobre to. Shit. No, no czekajcie, mamy ten kombinezon znaleźć. Dobra, mamy chyba ten kombinezon. Myślicie, że się to przyda? Albo nada? A raczej. A. Ciekawe, gdzie to wszystko weźmiemy do kieszeni chyba. Ed, Sam here. I have the suits. Let's meet at the HQ building. Got a show at the HQ building. Sam out. No, to zamknięte. To mamy chyba nową wytyczną. Szukaj kapitana. A, czyli wracamy po prostu tutaj. Nie wiem, czy tam damy radę dotrzeć w tym odcinku. No ale dobra, opuszczamy tą lokację. Patrzcie, można fajne szybę wybić. Co to za maska jest? Nie kojarzę jej z podstawki. O, mamy dziennik, dobra, a czy kolejną notatkę? O, coś przeoczyłem. Oświadczenie szefa. Pisze to, żeby ukrócić te pierdolone dyskusje. Sieroża to bezczelny złodziej. To on ukradł tę skrzynię z amunicją z ostatniego transportu, a Nohal dostał ją w nagrodę za ujawnienie zbrodni. Ten pieprzony pies Kita zaszlachtował Nohala bez powodu. Zjał, bo dobrze wiedział, co czeka zdrajców. Jeżeli macie w sobie krztę honoru, zajebcie go przy pierwszej okazji. Powtarzam, jeśli którykolwiek z tych skurwieli jeszcze raz postawi tu nogę, macie ich zastrzelić. Dopóki serb ich nie dopadnie, wartownicy na wieży mają się zamienić co 2 godziny za dnia i co godzinę po zmroku. Został nam tylko jeden noktowizor, więc spróbujcie go zgubić albo zepsuć, a długo nie pożyjecie. Pytanie, czy jeszcze damy radę zebrać brakującą notatkę. O kurde, przeoczyłem. Ja
Wzmocniony hełm, a tu mamy filtr o przedłużonym działaniu. Aha. Dobra, to niech to zostanie. W zasadzie wszystko to, co można było zdobyć podczas... kampanii z podstawki, także tutaj mamy to samo praktycznie, wszystkie te ulepszenia. Co ja sobie zobaczę na dole, czy coś tu jest. O, jednak jest. Jednak jest, widzicie, fajnie. Fajnie. Cieszy taka rzecz właśnie, że coś tam idziemy szukać i znajdujemy. Akurat boję, że już tej notatki nie zdobędę, cholera. Da się tu wejść. Czekajcie, bo mnie to przeniesie kuźwa na drugą stronę, czyli jedną notatkę już przeoczyłem. No. Koniec. Już się nie wrócimy. Chyba, że... bo to z góry jest ta linka. Dobra. Dupa. Wiecie, gdzie zostawiłem ją? Tam przy tej łodzi, cholera. Ale... chujnia. Mógłbym wczytać grę, ale już mi się nie chce. No cholera, jasno. Moment, bo na górę goś biegnie. Spadł, dobra. Chyba wszyscy. O, została tamta dodatka przy naszej łodzi. Dokładnie w tym budynku. Niestety już nie jestem w stanie chyba zejść tam. A szkoda. Chyba, że tu będzie jakaś łódeczka jeszcze. Raczej wątpię. Ale te klatki skaczą, ja pierdzielę. Czekajcie, bo tutaj może być jakaś znajdźka? Nie. Cholera jasna. O, jest. Notatka, ale to jest jedna notatka ostatnia. Dotarłem chyba do końca drogi. Jebany demon czekał tu na mnie. Jak tylko wyściubiłem nosę na zewnątrz, wyleciał spośród drzew. Słyszałem tylko dźwięk łamanych gałęzi. Nie pamiętam, co działo się po tym. Zdaje się, że chciał mnie pochwycić, gdy wycofywałem się do ruin, ale nie trafił, stąd rozcięcie na tułowiu. Cały czas uciskam ranę, ale krew nie przestaje się sączyć. Kita, jeśli nie przeżyję, zrób mi tę przysługę i rozprój Nohalowi wnętrzności. Nowe pytanie. W sumie to ja tu nic nie potrzebuję. O kuźwa, aż 30 tych kosztuje. Ja pierdzielę. 30 sztuk kwasu. Cholera jasno. Ej, tu chyba ten demon wyleci z tych krzaków, tak? Zaraz.
tu jest jakiś kościół, widzicie. No w tym odcinku już nie damy ra... O, shit. O, ja cię pierdzielę. O, ładnie. Wszystkie apteczki stracę. Ładny czat. No ładnie, teraz już gówno widzę. To są ciała. Dobra. Kurwa, gdzie jest ten pieprzony demon? Uwaga. Kurwa, ten broń jeszcze laseriami, to najgorsze. Dobra, sprowadzi mnie z powrotem na naszą ścieżkę. Niestety on mnie pokonał dwa razy w zasadzie, więc nie wpadł na achievement. Związany właśnie z pokonaniem go bez porażki. Dobra, będziemy powolutku kończyć, tylko czekajcie, dojdźmy do jakiegoś charakterystycznego punktu. Żebym wiedział, gdzie zaczynać. A tutaj jakiś mamy las.
Nie wiem, czy tu możemy sobie tak bezkarnie chodzić. Ja wolę sobie zapiszę grę. Ale tu chyba jest ślepy zaułek, dobra. Brakuje, cholera, nosalizów. Dobra, moi drodzy, tu sobie zakończymy ten odcinek. W tym miejscu. Jeszcze pewnie jeden albo może dwa odcinki przed nami. Gra jest fajna, więc nie chciałbym, żeby się tak szybko skończyła. Mam nadzieję, że byliście, moi drodzy, ze mną do końca. Żegnam się z wami. Trzymajcie się, bananowe życie, piona.